jak wygląda Dexy. Opowiem wam historię, jak pojechałem do Dexy'ego i się z nim spotkałem. Generalnie studiuję montaż filmowy i jestem na trzecim roku studiów i w sumie za 3 dni mam jeden z 3 ostatnich egzaminów końcowych. No i żeby ukończyć ten kierunek, musieliśmy coś zmontować, tak? Zmontować zwiastun, jakiś może teledysk, jakiś film fabularny, ale można było też nagrać samemu film i go zmontować, tak? Ja wybrałem film dokumentalny. W tym typie filmu trzeba wybrać ikonicznego bohatera, który w jakiś sposób wyróżnia się na tle społeczeństwa. W skrócie, musi coś w nim być, musi być interesujący dla widza. No i zastanawiałem się, kurczę, o kim by to zrobić ciekawy film dokumentalny, nie? Myślałem o Sagim, a potem pomyślałem właśnie o Dexy, gdyż kurczę, był to bardzo dobry temat. Gościu ma 14 lat, ma gigantyczne wyświetlenia, no rozwala polską scenę YouTube'a w mojej opinii, także czemu by nie nagrać o nim dokumentu? Zapytałem się Dexy'ego, czy jest taka opcja, spytał się rodziców, jasne, mówi, wpadaj. Któregoś dnia obudziłem się o 5 rano, zabrałem kamerę, baterię i wyjechałem z Warszawy do Wrocławia. Podróż trwała 4 godziny autostradą, także było w porządku. W trakcie tej podróży jadę na autostradzie, no i nagle coś słyszę, jakby taki bardzo dziwny dźwięk dochodzący z silnika, nie? Mówię, nie, no co się dzieje? Jak zwalniam, nie słychać nic. Przyspieszam, słychać. Mówię, kurde, co się dzieje, nie? Ogólnie chwilę pojeździłem wolniej, żeby posłuchać, czy silnik dobrze pracuje, no i wszystko było w porządku, także nie zwracałem na to uwagi i po prostu jechałem dalej. Mówię, dojadę do Dexy'ego i sprawdzę to tam u niego na podjeździe, co się stało. Jeszcze potem, jak jechałem, to w ogóle jakaś część wyleciała mi z samochodu i ja widzę w lusterku, jak to leci za mną, nie? Ja patrzę w lusterko, a to leci. Normalnie mówię, no to nieźle. Dojeżdżam, zjedliśmy śniadanie, tam zaczęliśmy nagrywać już pierwsze ujęcia do tego filmu, no i w międzyczasie sprawdziliśmy, co tam się stało. No i okazało się, że taka dolna osłona silnika po prostu odpadła i szorowałem praktycznie przez pół drogi, szorowałem nią po autostradzie. Tam jeszcze jak jechałem tą autostradą, to ktoś podjechał do mnie jakimś Passatem, trąbi, mówi, o, pokazuje w duże, o panie, co się dzieje? Wiecie, łapie się za głowę, ja mówię, spokojnie, pokazuje, spokojnie, nic się nie dzieje, spokojnie. I on, wiesz, taki obsrany. Odkręciliśmy oczywiście tą osłonę, wyrzuciliśmy, samochód może by z tego jeździć. Mały problem, widzowie, patrzcie na to. Widać to? Zobaczcie. Podnosi auto. Oczywiście był tam też Bluker, czyli Bradek z jego, no wiadomo, mieszkają razem, tak? Nagraliśmy ten film do końca, przyjechali też jego rodzice, byliśmy tam na jakichś burgerach. Ogólnie fajnie sobie spędziliśmy czas, wszystko to no, oczywiście nagrywałem i stworzyłem z tego dokument na studia, na którego podstawie będę się też bronił właśnie. No i pewnie zastanawia was, jak wygląda Dexy. On pokaże się wam sam w swoim czasie, kiedy będzie na to gotowy. Aczkolwiek mogę wam zdradzić, że ma włosy tego samego koloru jak ja. Razem z Bulkerem są do siebie w sumie podobni. Nie są grubi chłopaki, się wiecie, dobrze odżywiają, mają siłowni w domu, także no oczywiście subskrybujcie i piszcie w komentarzach, o czym byście chcieli, żebym wam opowiedział.